Big Brother i Love Island, podobne programy o tematyce miłosnej. W sobotę Sylwia i Mikołaj poinformowali media, że się rozstali, a dzisiaj Magda i Olek z Big Brothera. Jak ty to skomentujesz? Dlaczego te pary z reality show się rozstają? Myślę, że w tych reality show no tak naprawdę to życie wygląda troszeczkę inaczej. Też jesteśmy ze sobą 2-4. Normalnie związki wyglądają tak, że na przykład spotykasz się z kimś, no nie wiem, co 2 dni, co 3 dni, no gdzieś tam zadzwonisz, napiszesz, to te spotkania też są na wieczór, na noc, na 2 godzinki, a tutaj jesteśmy ze sobą cały czas. Więc też, no nie jest później to tak samo jak w życiu prywatnym, więc wszystko może się też posypać. Myślę, że to, że Sylwia i Mikołaj teraz jakoś zerwali i akurat, że posypał się też związek Madzi i Olka, nie ma jakiegoś tam większego znaczenia ze sobą, że na przykład Madzia stwierdziła, że na przykład Olek stwierdził, że dobra, teraz możemy też... jeżeli tak się stało, to też my już się nie ukrywajmy. No, kurczę, no to... pary, no to jest reality show jednak. To nie jest takie w 100% prawdziwe życie. No, to nie ma tam nigdy takiej gwarancji, że faktycznie ktoś się zakocha akurat w tym miejscu, później jak przyniesie się to na życie prywatne, to że będzie tak samo. Bo w życiu prywatnym się żyje inaczej niż w programie. Natalia, ty prywatnie znasz się z Madzią Wójcik z Big Brothera i czy ty wiedziałaś wcześniej o ich rozstaniu? Ja Madzię z Big Brothera, ja Big Brothera w ogóle nie oglądałam za bardzo. Wiedziałam, że Madzia wygrała i poznałam Madzię też stosunkowo niedawno. I akurat rozmawiałyśmy też o tym, że mówiła mi, że coś się zaczyna tutaj psuć, że Olek chyba tego nie czuje, że jest dla niej właśnie tam zimniejszy, że coś jest nie tak i że ona to czuje, że jest jej bardzo smutno z tego powodu. No nie wiedziałam, jak to się rozwinie tak naprawdę, bo też nie znam Madzi dobrze. No i co, na dzisiaj nagle wpada taka informacja i tak mówię, czyli jednak oficjalnie. Czy po tej oficjalnej informacji też się skontaktowałaś z Madzią, z jakimiś wyrazami wsparcia? Ja teraz z Madzią, ta sytuacja wynikła tak naprawdę dzisiaj. Ja do Madzi dzisiaj jeszcze nic tutaj też nie napisałam. My też nie mamy takiego dobrego, może koleżeńskiego kontaktu. Poznałyśmy się akurat, rozmawiałyśmy tam o swoich różnych odczuciach, więc coś tam już wiedziałam. Natomiast no, nasza znajomość nie jest taka aż bliska, żebym tam musiała od razu coś komentować, pytać się. No, myślę, że też Madzia powinna sama teraz gdzieś tutaj ze swoimi najbliższymi teraz być i też z nimi rozmawiać, niż tutaj, żebyśmy się też wszyscy w to mieszali, bo to nie ma sensu, to jest jednak też smutna rzecz dla niej, bo sama opublikowała, że no jest jej teraz źle i że źle się z tym czuje i że no nie fajnie. A co sądzisz o ich związku, już byłym związku? Czy powinni może do siebie wrócić i dać sobie drugą szansę? Szczerze mówiąc, ja nie mogę nic powiedzieć na temat związku Madzi i Olka, bo ja tak naprawdę poznałam ich stosunkowo niedawno, mało o nich wiem i nie śledziłam wcześniej w ogóle relacji jakby gdzieś tam z ich życia. Widziałam, że gdzieś wychodzą, że gdzieś z moimi znajomymi też byli, ale no nie wiem, jak wyglądała ich relacja i tak samo inaczej zawsze wygląda to wszystko w mediach, inaczej to wygląda na żywo, jeżeli gdzieś jesteśmy wśród tych osób, jesteśmy osobami bliskimi i wiemy tak naprawdę, co oni czują, więc nie jestem w stanie powiedzieć, dlaczego tak wyszło i czy się spodziewałam. Ja was, drodzy państwo, serdecznie zapraszam do subskrybowania kanału przyambitni.pl.